mięśniak i kujon. To my, kochanie, możemy zbudować dla ciebie każdy dom. Wybierz, co chcesz. Ten! To? Jesteś pewna? Nie ma problemu. Wszystko gotowe. Jesteśmy najszybszym zespołem budowlanym w historii. To jest straszne. Hej, kochanie, nie płacz. Co to jest? Światła dyskotekowe? Jesteśmy w nocnym klubie? To jest policja budowlana. Jesteście aresztowani za zbudowanie najgorszego domu w historii budownictwa. Jesteście gotowe zobaczyć swoje nowe domy? Wejdźcie! Więc co myślisz? Tu jest całe laboratorium. Chciałam takie od zawsze. Mam własny domek i basen. Baw się dobrze, kochanie. Hej, jak zrobiliście te niesamowite wiszące domy? To wszystko dlatego, że jestem geniuszem budowlanym. Opowiem wam wszystko. Usiądźcie, chłopaki. Oto wasze nowe projekty. Co to jest? Wiszący dom. Dobrze, że się przygotowałem. Spójrz, kujon ma gotowy plan. Nieważne, sportowcy są bardzo spontaniczni. Cóż, skoro nie macie problemów, bierzcie się do pracy. Do roboty! Trening już się rozpoczął. Co za fajne miejsce! Czuć tu ducha budowy. Zabierz ten hełm. Zostaw mnie w spokoju, panie oficer. Na początek pozbądźmy się tych krzeseł. Czy była tu sala konferencyjna, czy co? A krzesła? Oto twoja przestrzeń. Zaczynaj. Tyle śmieci. Szafo, zaraz znikniesz. Do dzieła! Lampa prawie się nie poddała. No dalej. Wszystko w porządku? Nie możesz podnieść lampy? Serio? Drabino? Musisz iść. Pa! Czas na zaawansowaną technologię. Hej, obczaj moją broń wysokiej częstotliwości. Wszystkie rzeczy tutaj to śmieci. Właśnie do śmietnika. Gwizdek się popsuł. Dzięki. Świetny pomysł, kujonie. Tak, jestem geniuszem. Odkurzacz miał u mnie dług. Obrazie? Co mam z tobą zrobić? Możesz wisieć gdzie indziej. Cóż, dobrze mi poszło? Czy wszystko w porządku? Sztuka boli. Wszystkiego najlepszego dla mnie. Dodaj film. Mam zero życzeń urodzinowych w komentarzach. To jest takie smutne. Wszystkiego najlepszego, Sean! Za późno, zero komentarzy? Hej, ludzie! Życzmy Seanowi wszystkiego najlepszego. Napisz mu w komentarzu coś miłego. Suzy, pozwól mi pomóc. Wszystko w porządku? Tak, po prostu kręcę się jak hot dog. Cóż, dlaczego leżysz? Idź po deski. Więc jak mam wyciąć deski z drzewa? Niezła zdobycz. Steve, jesteś niesamowity. Wiem, prawda? Wymierzmy to wszystko. Po co się męczyć? Patrz, już mam deski.
cóż, zacznijmy piłować. Jak się masz, bracie? Świetnie, piłujmy dalej. Och, jestem władcą piły. Proszę bardzo, ten kawałek musi być gładki jak jedwab. Użyję mojej szlifierki, aby pozbyć się wszystkich drzazg. Proszę bardzo, gładziutkie. Teraz muszę zbudować ramę do mojego domu. To naprawdę łatwe, gdy masz wiertarkę i młotek. Teraz to wygląda jak rama. Bardzo dobrze. Zobacz, kujonie, potrzebujemy też desek. Chodźmy pociąć kilka. Po co ci siekiera, skoro możesz zamówić dostawę? Wkrótce będziemy mieć ściany, deski i wiele więcej. Patrz, mówiłem. Trzymajmy się planu. Uruchom silnik. Czas piły! Hej, Amber, pomożesz mi? Tak, moja polerka jest zawsze przy mnie. Gotowe. Kształt jest idealny. Popracuję nad ramą. Łączę podstawę. I wbiję drewnianą płytę na wierzch. Niech gwoździe będą ze mną. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Oto moje ściany. Dwie ręce mogą budować dwa razy szybciej. Nie ruszaj się. Teraz nie możesz uciec. Masz problemy, Steve? Musisz tylko umieć pracować z młotkiem. Patrz i ucz się. Steve? Dokładnie to robiłem. Dziecinnie proste. Czekaj! Młotek to moje drugie imię. Mam zamiar nauczyć cię. Więc co o tym myślisz? Zobacz moją część. Zobaczmy, jaka jest wytrzymała. Twoje bicepsy są niesamowite. Nie chodzi o mięśnie. Pokażę ci, jak to zrobić. A teraz zróbmy podłogę. Uważaj na głowę, Steve. Po to są kaski. Wzmocnij mięśnie mózgu. Odsuń się. Poradzę sobie z tym. Kocham tę pracę. O, przyda się wyżynarka. Zamieńmy się. Potrzebujemy precyzyjnej linii prostej, aby nasz dom okazał się idealny. Usuńmy nadmiar za pomocą wyżynarki. Teraz użyjemy metalowych kątowników, aby przymocować cegły do naszych ścian. I zbuduj górną część. Mój dom będzie miał niepowtarzalny kształt. Belki wspierające. I zróbmy podłogę. Witam. Kiedy budujesz rzeczy, musisz mieć pewną rękę. A to jest miejsce na drabinę. Tu na dole jest samotna belka. Jak mam ją złapać? Przyciągnę ją na szelkach. Chodź do mnie. Wspaniale! Jesteś tym, czego potrzebuję. Budujemy ramę sufitową. Niesamowicie. Teraz zajmijmy się ścianami. Zacznij dokładać deski. Następna. Skończyły mi się deski. Musimy uzupełnić zapasy. Ściany magicznie pojawiają się wokół domu Steve'a. Wow! Steve, zrobiłeś to? Ja? O tak, oczywiście. Jestem pan ściana. Nie osiadaj na laurach. Musimy zainstalować zjeżdżalnię. Jasne. Bez obaw, zajmę się tym. Po pierwsze zrobię ramkę wejściową i przybiję ramę okna. Oto moje ściany. Im więcej zszywek, tym lepiej. Co tam, Sean? Hej, masz tu dziurę?
Mogę to naprawić naprawdę szybko. Mam mini nóż. Amber, czyj nóż jest fajniejszy? Wytnij kawałek styropianu. To będzie kosmiczne okno. Potrzebujemy liny. Spójrz, mistrzostwa w przeciąganiu liny. Już wygraliśmy. Tak, prawie. Jestem tak blisko. Hej, Steve, możesz mi pomóc? Przytrzymaj i pociągnij. Steve, puść mnie. Przepraszam, Sue. Spokojnie. Zobacz, co wymyśliłem. Drabina sznurkowa. Co myślisz o mojej sztuczce? Przywiążmy to. Oto drzwi wejściowe do naszego domu. Wchodzę. Co ty kombinujesz? Zrobię idealne ogrodzenie. Jak myślisz, Sue? Nie jest źle, Steve. Co mamy dalej robić? Susie, nie ostrz ołówków zębami. Zostaw to profesjonalistom. Siekiera to bardzo przydatne narzędzie. Cóż, oficerze, idź na spacer, a ja tymczasem udekoruję ściany. Szkic ołówkiem. A potem farba akrylowa. Zielony kontur, aby było jasne. O, Susie, zobacz mój napis. Podoba ci się? Steve, co to jest? Co to za bazgroły? Masz, użyj farby w sprayu. Stwórz stylowy napis. Farba w sprayu? Nigdy wcześniej jej nie używałem. Niech bogowie graffiti będą ze mną. Wygląda całkiem nieźle. Kontynuujmy. O, pachnie kolorowo. Hej, mięśniaku, obudź się. Nawdychałeś się oparów, czy co? Oto trochę bejcy do drewna. Ożywi ten dom. O, nieźle. Co to za blask? Obcy? Nie, to Amber. Ten pasek nie jest do selfie. Jesteś taki głupi. Daj mi to. Muszę przybić taśmę lodową do ściany. Patrz, Steve, to są artykuły wyposażenia wnętrz. Poradzisz sobie? Tak, pewnie. O, świetnie. Posiekam cię na małe kawałki. Steve, dobra robota. Obczaj tę deskę, którą zrobiłam. Gdzie powinniśmy ją postawić? O, drabina. Albo Steve. Chyba mam pomysł. Umieśćmy znak wysoko na górze. Po co ci w ogóle drabina? Przystojniaku, jesteś dużo bardziej miękki niż drabina. Co myślisz o naszym znaku? Podoba ci się? Tak, jest świetny. Zabezpiecz ten znak. Zaraz wracam. Mozaika styropianowa to genialny pomysł na wystrój wnętrza. Pomalujmy to. Nazywasz to pędzlem? Teraz to pędzle godne Shona. Przywykłem do szerokich pociągnięć. Srebrna taśma? Idealny moment. Wystarczy okleić zewnętrzną ramę. I dodać kawałki taśmy ostrzegawczej. Gdzie mam umieścić ten znak? Tutaj! Przytulny dywanik w środku. Hej, Steve! Co tam? Napój na mój koszt, Susie. Jesteś bardzo miły. A to może zmienić się w szablon. Kocham hawajskie kwiaty. Steve, co tam?
Uff, dbasz o kwiaty? A ja udekoruję wnętrze. Zielona ściana, ekran, przykrycie i deska surfingowa. Nieźle. Więcej koloru. Możemy użyć całego szablonu. Hej, oficerze! Spójrz na mój luksusowy przód. Wow! To trzeba dokończyć. Mam pomysł. Trzymaj muszlę. Halo? Cześć, Syrenko. Co robisz dziś wieczorem? Halo? Steve, to dekoracja. Kawałki oceanu dodadzą klimatu. Przyklej muszlę do deski. I pokryj je klejem. I posyp brokatem. Oślepiające! Steve, udekoruj tym dach. Czy to słoma? Dobrze, wiesz lepiej, projektantko Suzy. Ho, 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 ho! Wystraszyłam cię? Tak, dałabyś mi materiał? Umieszczę go na suficie pierwszego piętra. Uff, jestem wyczerpany. O nie! Podłoga jest taka szorstka! Potrzebujemy więcej pomysłów. Pomyśl, Steve! Okej. Oto pomysł! Zróbmy sufit napinany z tkaniny. Suzy, to miejsce jest teraz o wiele bardziej przytulne. Dzięki za hamak, Steve! Jest super wygodny! Mogę też zamieścić zdjęcia moich najlepszych przyjaciół. Tak, jasne. Ciao, ślicznotki. Mogę je trochę naprawić? Teraz są naprawdę piękne. Miękkie łóżko to mój najlepszy przyjaciel. Kto tu jest? Steve? Shhh, ukradnę twój dom. Pomocy, pomocy! Co za koszmar! Ten dom potrzebuje więcej światła. Wszędzie neonowe paski. Pokryję pierwsze piętro dywanem i dodam światła. Mogę też zamieścić moje zdjęcia z lekcji surfingu. Bez Photoshopa. Nazywasz to deską surfingową? Poczekaj. Oto prawdziwa deska. Udekoruję swoje mieszkanie gadżetami. Gdzie powinienem powiesić moje urządzenia matematyczne? Półka jest tu bardzo potrzebna. Świetnie, półka jest gotowa. Prawdziwy kujon nie może obejść się bez biurka. Piękno i nauka. O nie! Jak mogłem zapomnieć? Mój teleskop będzie tu stał. Właściwie tutaj śpię. Amber, lepiej mi pomóż. Dobra. Przyspawajmy ten teleskop do domu. Teraz mamy obserwatorium w domu. Yes! Piątka, Amber. Co jest? Znowu zasnęła. Steve, bluszcz to fajny pomysł. Najsłodsza tutaj jesteś ty, Suzy. Tropikalny napój dla mojej pani. A teraz dodajmy trochę neonów. No dalej. Hej, Steve. Czekaj. Znam faceta, który może pomóc. Hej, kujonie, mam tu trochę problemów z elektrycznością. Pędzę. Bracie, zajmij się tym. Chłopaki, ale ja wiem. Suzy, nie martw się. Dobra. Mamy kontakt. Zakręć pedałami, Steve. O, oto moc. Szybciej. Zadziałało? Hej, znowu zgasło. Możesz go po prostu podłączyć i zadziała.
ty na to nie wpadłeś? Alex jest mądrzejszy. Nie martw się, Steve. Liczy się, że działa. Wow! Wow, widzę gwiazdy. Okej. Zrobimy zjeżdżalnię. Wow! Zjedź, Suzie! A może? Potrzebujemy basenu. To proste. Jesteś niesamowity, Steve. Teraz możemy nurkować, jakbyśmy byli na Hawajach. Wow! Fantastycznie. Co to jest? Sean, to tylko balon. Balon. My też umiemy latać. O, rany. Jest tak wysoko. To niebezpieczne. Co ty zrobiłeś? Zapomnij o tym. Mam o wiele lepszy pomysł. Łańcuchy? Nasz dom się teraz unosi. Ostatni akcent. Światła startu. Nasz kosmiczny dom jest kompletny. Znak plaży. Teraz jest wszystko. Myślę, że o czymś zapominam. Basen potrzebuje wody i okulary przeciwsłoneczne. Hej, Steve! Bez rozpryskiwania! I tak zbudowaliśmy nasze domy. Brawo, chłopaki! Dobra robota! Mogę patrzeć na gwiazdy! To prawdziwy statek kosmiczny! Chodźmy na basen! Uwielbiam lato! Alex jest mądrzejszy. Moja inteligencja jest zakurzona. Przesuń się! Gdzie jesteśmy? Spójrz! To moja nagroda dla najlepszego aktora kanału Wuhu! Nareszcie! Zapomnij o sławie, kujonie! Mierz wyżej! Możemy tu zbudować wszystko! Na przykład salon z tatuażami! Nie ma mowy! Spójrz, będzie tu wspaniała biblioteka! Śnij dalej! Okej, żadnej biblioteki! Rozdzielmy się! Chłopaki, przygotujcie się na wielką konstrukcję! Okej, wszystko gotowe! Zobaczmy, kto jest fajniejszy. Cóż, wychodzę. Tam, kujonie. Każdy ma swoją połówkę. O tak, zrobię świetne zdjęcie. Czas na nową sztukę. To jest to! Udało nam się! Hej, trzymaj się z dala od mojej połowy, kujonie! No. Czas pomalować ściany! Hej, to nie działa! O nie, tylko nie spryskuj tego! O, zaczęło działać. Jestem taki utalentowany. Nie rób tego ponownie. Klasyczny geniusz. Okej, potrzebuję planu B. O, pomyślałem o czymś. Selfie z przystojnym facetem w zamian za dostawę budowlaną. O, muszę ładnie wyglądać. Teraz... Patrz, to nasza szansa. Rusz się. Panie, dawno się nie widzieliśmy. Chcemy selfie. Zdjęcia okazały się niesamowite. Okej, a co z płatnością? O, tak. Oto twoja zapłata za całą sesję zdjęciową. Powodzenia, słodziutki. Widzisz to, kujonie? Tak, ja też mogę coś zrobić.
Panie, kto chce selfie z uroczym i mądrym facetem? Panie, dlaczego idziecie? Okej, oto moja publiczność. Hej, chłopaki! Co tam? Chcecie zagrać w gry? Tak! Zwycięstwo tutaj. Kolejne tam. Jeszcze raz tutaj. I znowu tam. O, wygrałem. Szachmat. O nie. Jestem bankrutem. O tak, musicie zapłacić, chłopaki. Bardzo dziękuję, panowie. Miło się robi z wami interesy. Duchu Picassa, pomóż mi stworzyć arcydzieło. Czym jest zajęty sportowiec? Ha, taki prymitywny. Jak ciekawie. 100 pomysłów na renowację. Piłko, odpocznij tutaj. Ała, to takie niegrzeczne. Obraz? To nazywam sztuką. Ha, powieszę moją sylwetkę na ścianie. Ha, ja też pomaluję ściany. Wow, jestem super. Co to jest? Pujon używa swojej wyobraźni. Ja będę używał moich neonów. Co? Steve, znowu kradniesz moje pomysły? Jestem tu najfajniejszym facetem.